Jako członek regionalnej sekcji młodych w regionie gdańskim jestem głęboko wdzięczny swoim doświadczonym kolegom, że umożliwili nam naukę i pozyskiwanie nowych informacji w celu rozwoju naszej organizacji. Jestem głęboko wdzięczny przedstawicielom działu szkoleń za to, że zorganizowano nam szkolenie z rozwoju, które już przynosi efekty. Szkolenie odbyło się miesiąc temu, a już dzięki temu udało nam się zapisać 3 dodatkowe osoby do naszej organizacji, które będą współuczestniczyły i pomagały nam w rozwoju naszej wspólnej organizacji, jaką jest Solidarność. Jako sekcja powstaliśmy po to, żeby zwrócić uwagę naszych starszych kolegów na problemy, które dotyczą pracownika młodego, bo jest taka kategoria problemów, które szczególnie właśnie dotykają ludzi młodych w pracy. Na przykład wolne niedziele, teraz temat aktualny, to tak naprawdę problem młodych rodzin, które chciałyby w te niedzielę spędzić czas z dziećmi, z mężem, z żoną. Między innymi takimi problemami będziemy się zajmować. Zajmujemy się również staże pracowników. Bardzo się cieszę, że taka sekcja powstała. Daje to możliwość integracji młodym osobom. Naszym takim planem, takim głównym jest zrzeszać jak największą tą liczbę osób, informować o działalności związku, korzyściach z tego wypływających i w ten sposób poprawiać swoje warunki pracy.